Proszę Państwa, wyrok w imieniu Rzeczypospolitej. Hoka hej, się widziało Janusz Pijanka. Słuchajcie, wklepywałem Wam film. Nie wiem, kiedy Wam, proszę Państwa, wziąć i po prostu nawet nie miałem, kiedy tutaj przyjść i to wszystko sobie wziąć, żeby najeść się. Więc, proszę Państwa, zaczynamy. Obiadek jeść. Spóźniony obiad o kolację. Proszę. Z francuskich ziemniaków, bo jeszcze mam wodę w gazie, w kranie. Woda może jeszcze, znaczy gaz jeszcze może do jutra być. No głodny jestem, to jeszcze sobie jednego wezmę. Mniejszego wymienię. I proszę Państwa, zaczynamy. Co będziemy jeść? A co mogę jeść, proszę Państwa? My tą kiełbasę, kurczę. W papie się już nawet obrosła i ją biorę. No i sosik. Cebula francuska, czosnek francuski. Ktoś chciał, żebym mu przysłał czosnek francuski. Obydwie kiełby, a dzisiaj to wszystko włożę. Praktycznie. Bo głodny jestem jak diabli, proszę Państwa. No i żeby nie zapomniał, buraczki. A może razem buraczki dzisiaj włożymy tutaj. Zapomniałem je przykryć. Muszka się jakaś, owocówka mi tutaj się wepchała. Musiałem popłukać. Tak się ożywiam. Buraczki sprzed 8 lat. Moja mamunia robiła je, proszę Państwa. Nie o to chodzi, zobaczcie. Chleb mam, zobaczcie. Ho, 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 zobaczcie. Można francuski suszony. Będę te kriopijcy mnie w kazamaty do lochów wzięli mnie. Dali jak wałusmisz, proszę Państwa. Chyba bym musiał troszeczkę przesunąć może kamerkę. Coś mi się tak wydaje. Żeby tam nie chodzić. No to co? Proszę Państwa. Pani kamerman. Proszę wziąć. I tutaj o. Leciutko. Obraz przestawić, bo źle działa. Myślę, że będzie dobrze teraz. No i tak, proszę Państwa. No to jemy. Tu widzicie, zaraz wam może będę czytał po troszeczku. Tu moje rysuneczki z więzienia. Paznokciami i zębami temperowane kredki były. Proszę Państwa, gdzie to było robione? Żary, proszę Państwa. A, to było na obserwacji, gdzie mi wariatem chcieli zrobić. Obroniłem się. No nic. Jemy dlatego, że ziemniaki trochę już mi podstygły. Słuchajcie, ktoś tam mi pisał dzisiaj ze dwóch chyba na YouTube, że kiedy będą schabowe? Nie będzie. Będę jadł tą kiełbasę z Francji przywiezioną. Jak się nie wyłączy, to wam zademonstruję, jak ona wygląda, jak go myję. Słuchajcie, popełniłem przestępstwo. Uważajcie teraz, jak będziecie pisać lajki. Wszyscy macie na mnie donieść, bo jesteście tego świadomi, że Janusz Pijanka popełnił przestępstwo, wyjeżdżając za granicę. Ja nie wiedziałem, ja pojechałem się ratować, żeby z głodu nie zginąć, albo po polskich kokosach nie szukać jedzenia, czy nagnitych wrażeń na targowisku, bo to uwłaszcza godności książęcej, ale księstwo się w ten sposób rozrasta i mobilizuje. I proszę Państwa, ja, proszę Państwa, tu mam wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia, proszę Państwa, 7 listopada 2019 roku. I oskarżam o to, że w okresie od dnia 22 stycznia 2019 roku do dnia 13 trzeciego 2019 roku w Sierradzu, województwo łódzkie, będąc pełnomocnikiem finansowym Komitetu Wyborczego Wyborców Księstwa Klonowa w wyborach do Rady Gminy Klonowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku sporządzenia i przedłożenia komisarzowi wyborczemu sprawozdania finansowego o źródłach pozyskiwania funduszy oraz poniesionych wydatków na cele wyborcze w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów samorządowych. To jest odczyn z artykułu
509 kodeksu, paragraf pierwszy kodeksu wyborczego. Janusza Pijankę uznaje się winnego do skonania zarzuconego mu czynu wypełniającego dyspozycję artykułu 509 paragraf pierwszy kodeksu wyborczego i za to na podstawie artykułu 509 wymierza mu się samoistną karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł. Moja praca w klasztorze braci kapucynów w ogrodach, zbieranie butelek, chusteczek, szkiełek, plastiku, papierków wyceniona jest na 10 zł dziennie, proszę Państwa. Bez jedzenia, bez środków do życia. Chyba mogę, bo chodzę i nic nie boją, że wypiję kawę czy herbatę, a czasami ze swojego talerza ktoś mi da, pan Darek albo pan Marek, albo wy dwoje po trochu, udostępnią mi jedzenie. No i zupę. Dzisiaj zupkę komiałem, cieniutka jak diabli, bo to była jakaś wysikowa. W internacie takie jadłem. A ja, proszę Państwa, lubię mięso i lubię sałatki. Jak sałatki nie zjem, bo to potem wypróżnić się nie mogę. Bo brakuje, bo zawsze jelita muszą być sałatkami przeczyszczane. Także, proszę Państwa, co dalej, bo to nie wszystkie surprizy na dzisiaj. No ja tutaj podpisywałem coś, pouczenia jakieś, pouczenie otrzymałem 22 lutego o godzinie 11:27, podpisałem to. Nie czytałem to jak większość i potem się dziwicie, że was karają, do więzień zamykają. Tutaj jakieś tam uwagi też otrzymałem podpisane tego samego, ale tu wysłuchajcie. Ja tego nie czytałem nawet i sobie sprawy nie zdawałem. Postanowienie Sąd Rejonowy Sieradza, drugi wydział karny w składzie przewodniczący Aneta Świniarska. Świniarska, kurczę, świński ryj! Ha, ha, ha. Wiem teraz, jak skojarzę sobie. Będzie, kto mnie skazał za to. Zamienić orzeczoną wobec Janusza Pijanki skazanego wyrokiem Sądu Rejonowego w Sieradzu z dnia 22 w sprawie grzywny 20 stawek dziennych, proszę Państwa. Czy ja nie pomyliłem tu czegoś? Czy to jest ta sama sprawa? 11 grudzień, tu jest 18. Ho, ho, ho. Czy to nie jest to drugie? Co to, co już odrobiłem? A nie, chyba pomyliłem. To jest to chyba, co o kasacji pisałem. O Paulinę W., sąsiadkę vis-a-vis. Przez kolankę. Hipokrytkę, proszę Państwa. Kłamczuchę. I ona po społeczeństwo nowe pokolenie będzie edukować, wychowywać. Kłamca. Będzie miała sprawę cywilną jeszcze. I karną, bo o kasację wystąpiłem. Szkoda, że na zloty nie jeżdżę, bo bym sobie tyczki przywiózł. Tu całą zimę miałem w tipi mieszkać. Przez tą jędzę, proszę Państwa, która mnie na 10 miesięcy mnie ujaiła, proszę Państwa. I tak, bo musiałem robić, a nie rozwijać się. Ja biznesmen, za komuny mnie kapitalista przezywali. Oświadczenie osoby, wobec której orzeczono pracę społeczną użyteczną w zamian za bezskuteczną egzekucję kary grzywny. No i tutaj pisze, oświadczam, że w okresie wykonywania kary zastępczej w postaci pracy społecznej użytecznej będę przebywał pod adresem Sieradz Jana Pawła II 37/33 i słuchajcie, ja nawet nie wiedziałem, pod numerem telefonu, o tu pomylili, 022 końcówka, nie mój. O kurczę! I wyrażam zgodę na komunikowanie się za pośrednictwem telefonu i e-maila. Proszę Państwa, jak się mam skontaktować przez telefon, jak ja nie mam doładowanego telefonu? Skończyło się doładowanie na telefon. Tylko do mnie możecie zadzwonić. I proszę Państwa, jak wyślę, jak
jak mi e-mail nie będzie działał, biblioteka zamknięta, nie wolno wejść do biblioteki, proszę Państwa. Cyk, dzisiaj przechodziłem, bo byłem tam maskę dać, żeby nasz pomnik Antek Cierplikowski nie złapał wirusa, to mu założyłem znaleziony gdzieś w koszu maseczkę, żeby wiecie, bo pomnik też się może zarazić, bo to dzisiaj wszystko jest tak. No i tak, pisze, w przypadku zmiany miejsca pobytu, numeru telefonu, adresu, poczty elektronicznej oraz zamiaru wyjazdu za granicę, o czym nie wiedziałem, niezwłocznie powiadomię sądowego kuratora zawodowego. Nie powiadomiłem! Pojechałem w piątek, proszę Państwa, po południu do kolega jechał, zabrał mnie, mówi, jak chcesz to sobie tam coś przywieźć, to za darmo cię zabiorę. I pojechałem! I mnie widzieliście! I w Paryżu byłem! I wróciłem! Miałem tylko sobota po południu i niedziela, żeby coś wziąć. No to w sobotę, w niedzielę to już nie dałem rady. W sobotę naściągałem sobie trochę jedzenia i, proszę Państwa, przywiozłem. No i tak sobie żyję tym jedzeniem. 10 dni to już jest, proszę Państwa. Tu filmy oglądałem. Sam mówiłem, że za 5 zł można się utrzymać. Obiad zrobić, proszę Państwa. 10 dni! Złotówki nie wydałem. Ważniejsze tutaj mam te alimenty płacić. Jedne, drugie, dajcie spokój. Mieszkanie to lepiej nie mówić. Ile zaległości. No i słuchajcie, co dalej. I także jest, macie powiadomić, że przestępstwa się dopuściłem. Nie powiadomiłem kuratora, bo jakby pijanka przejechał granicę polsko-niemiecką, to już nie wróci. Kiedyś tak 503 dni w areszcie spędziłem. Byłem torturowany, bity, żebra mi połamane. To będzie kolejny film o tym. No i proszę Państwa, oświadczam, że... sądowego. Oświadczam, że zostałem pouczony, że wszystkie pisma wysłane na wskazany powyższy adres będą uznawane przez sąd i kuratora zawodowego za doręczone. Czyli, że jak tam będzie ustawa, że mi nie wolno wyjechać, proszę Państwa, i będę musiał siedzieć miesiąc we Francji, a tu przyjadę, to do więzienia idę. Nie będę był na wolności już. Ja Wam mówię, a ziemniaki mi ostygły już. Kurczę, bo gorące były. Sos podgrzałem. Ale co tam? Ważniejsze jest przesłanie, żebyście wiedzieli, jak się bronić przed tymi krwiopijcami. Co jeszcze? Skazany, ukarany ma obowiązek stosować się do wydanych przez właściwe organy poleceń zmierzających do wykonywania orzeczeń z artykułu 5 paragraf 2 kodeksu KKW, kodeksu chyba karnego wykroczeń czy czego, sumiennie wykonywać ciążące na nim obowiązki, a w miejscu pracy lub po pobytu przestrzegać ustalonych zasad zachowania porządku i dyscypliny. Tego nie czytałem, nawet nie wiedziałem. Artykuł 53 paragraf 2 KKW. Rozpocząć pracę w wyznaczonym przez kuratora terminie. Wykonywać karę zgodnie z orzeczeniem sądu. Ponadto skazany, ukarany, obowiązany jest stawić się na każde wezwanie sądu lub kuratora zawodowego, artykuł 60 KKW. Udzielić wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary, artykuł 34, artykuł 2 KKW, PTK i KKK, ja nawet nie wiem, jakie to są. Okazywać na żądanie kuratora sądowego dokument pozwalający na stwierdzenie tożsamości. Pióra będę miał w kapeluszu. To jest moja tożsamość. Jestem kim jestem, proszę Państwa. Tak to ma wyglądać. Bo ja nie jestem osobą nierozpoznawalną. Ja jestem, proszę Państwa, osobą już publiczną, politykiem. Wczoraj sędzia to zapisał. Filozofem też dopisał. Ja mu powiedziałem, że jestem filozofem. Proszę Państwa, bo pierki francuskie jem. W jedną już kiełkują. Mogę Wam pokazać, tam obierki są. Czemu ja filmów nie nagrywałem takich, jak, proszę Państwa, zarabiałem 2000 euro albo 1000 euro dziennie. Jak żyłem. Bo dzisiaj się podśmiewacie ze mnie. Dzisiaj spotkałem dziewczynę ze świątek. Pozdrawiam ze świątków panią. Jakim ładnym wozem podjechała. Akurat byłem u kolegi pod Dorotką.
zamawiała dwa torty po 300 zł. Nie, tak, za 300. Takie wielkie, piętrowe na urodziny. A ja w Dzień Matki będę miał urodziny, bo mówię, ja to obchodzę Dzień Matki, bo się w Dzień Matki urodziłem. Z pyrków sobie zrobię. Słuchajcie, ja nie muszę niuchać, ja już na Ukrainie niedługo będę żył. Kartofle z chlebem będę jadł. Z bagietkami, gdzie ona tutaj jest? Zobaczcie, twarda, tutaj mi chyba księstwo odpadło, nazwa. To ma miesiąc czy dwa już, bo tutaj już, o, ile mi tu się zmarnowało chleba. Słuchajcie, kolejny wyrok nakazowy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Ja już piszę, jak się odwołuję, Rzeczypospolitej Polskiej z małej litery. To jest dnia 9 stycznia 2009 roku. Sąd Rejonowy w Sieradzu, drugi wydział, czy pierwszy wydział karny, w składzie przewodniczący SZR Marcin Perzyna. Po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2009 roku w Sieradzu w sprawie Janusza Pionki, obwinionego o to, że zamknę, bo tam słychać co za oknem mówią, a to niech na razie będzie w studio zamknięty, proszę Państwa. Obwinionego o to, że w dniu 31 lipca 2018 roku około godziny 13 w Sieradzu przy ulicy Polnej 5 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej poprzez niestosowne zachowanie przejawiające się wyrzuceniem brudnych puszek pożywności, wyczepywania obuwia z kurzu nad stanowiskiem pracy urzędnika, a także kładzenia się na posadzce oraz krzyki zakłócał porządek publiczny, zdezorganizował pracę urzędników oraz zakłócił spokój pracowników MOPS-u i innym osobom przebywającym w placówce. O czyn z artykułu 51 paragraf 1 KW obwinionego Janusza Pijankę uznaje za winnego popełnionego zarzuconego mu czynu wyczerpującego dyspozycję artykułu 51 paragraf 1 KW i za to na podstawie artykułu 51 paragraf 1 KW wymierza mu karę 500 zł grzywny. Zwalnia obwinionego od ponoszenia kosztów sądowych. Proszę Państwa, tu pouczenie, no nieważne. Chyba też wykonywałem 2 miesiące, nie pamiętam ile, 2000 tej kar. Słuchajcie, jak to było, zaszedłem, mówię, że chcę dobre jedzenie, bo głodny jestem, bo mam, nie będę jadł tych przyterminowanych, a tak jak tutaj chcę dzisiaj jeść przy Was. 26 sierpnia 2020 rok. Jogurt. Ja, proszę Państwa, zobaczcie, tak jak teraz tutaj, o, zobaczcie, ja chodzę od wiosny do jesieni, do późnej prawie zimy, do przymrozków w laczkach i to było, jaki to był, nawet nie wiem, tam czytałem. 31 lipca, ha, 2018 rok. Chodziłem cały czas w laczkach, oni się w butach wysypywałem. Gdzie możecie mieć w laczku jakiś ten? Ja, proszę Państwa, rzuciłem im tam parę, pokazałem puszki, jak mam było takie rzeczy jeść. A położyłem się, bo atak miałem przepukliny i mnie bolało. Wezwali straż i proszę Państwa, za to pokazałem, ja nie wyrzuciłem, tak położyłem, tak jak lekko w nerwach czy tam coś, tak jakby może teraz tu głosem podniesionym mówiłem. Zobaczcie, jaka hipokryzja. Donieśli, że ja rzucałem brudne rzeczy, żeby... Wyrzucałem z im na biurko. Kłam.